Cześć, cześć. Boże, na czym ja tu stanąłem? O Boże. O Boże, muszę się wieśniaku wyszkolić. Nie pamiętałem o tej misji w ogóle. Muszę teraz szybko wrócić do swojej wioski i wyszkolić moich wieśniaków. Kurde bele, jem morele. Napierdzielę, żebym teraz zdążył. Boże, jak oni mi tutaj gwizdzą głośno. Panie muzyko, ciszej bądź. Siema. Witam, witam. I właśnie, muszę zobaczyć, czy jest czat, moment. Momento. Jest czat, panie Boże? O, nice. Jest, jeszcze jaki? Ja trochę go zmniejszę, minimalnie. Dobrze. O Boże, teraz tak, właśnie muszę pamiętać, z kim mam wojnę tutaj, żeby łatwo teraz nie wdać się w jakąś głupią bitwę. Bo troszkę nagromadziłem tego woja, mam już jakieś sensowne fundusze i teraz w sumie przejebać to w jakiś głupi sposób to byłoby strasznie złe. Strasznie złe, strasznie. Byłoby takie szkalowanie. Panowie, czemu tak naokoło jedziecie? Musicie tutaj dojechać, co wy robicie? Jacyś pijani lub niespełna rozumu ci moi Japończycy są. 4 zeta ci brakuje, a widzisz. To zacznij ten. Zacznij streamować i poproś o donaty, to może 4 zeta uzbierasz. Jaki Mieszko? Jaki Mieszko? Co ty, Dawid, nie spłona rozumu jesteś, o co chodzi? O co chodzi? Teraz tak, ja. A, training, okej. Okay. Trenujemy wieśniaków. A co zapiszę na wszelki wypadek? Okej, okay. Musimy teraz wytrenować naszych kochanych wieśniaków, żeby byli w stanie bronić się przed bandytami, bo jak wiadomo w feudalnej Japonii było dużo fuj bandytów, nie? No. Dobra, i te wieśniaki, kurde, nie mają takiego złego damage'a w sumie. Ja tam według mnie są już gotowi, nie? Na tych wieśniaków, ale dumny tutaj sobie stanąłem. Hayate Ishimaru typowy. Za dużo ryżu jedzą. No właśnie, nie wiem, czy moja wieś jest na tyle bogata, żeby sobie mogę pozwolić na ryż, tak szczerze mówiąc. Bardziej na jakąś pokarmę dla świń na razie, bo dopiero co odżyli po ostatnim najechaniu na nich, nie? Więc... Siemanko, Boruber. Fajny pomysł z tym czatem w ogóle, co? Ładnie wygląda. Dobra, trenujemy kolejnych wieśniaków. O Boże, Boże. Jeden się jakiś teraz zmotywował, tak? Jakiś potężny wieśniak to jest. Taki największy na wsi. Taki właśnie zawadiaka, nie? Zawsze pierwszy do bójki jest. Chętny. No, elegancko. Boże, ja sobie stanąłem. Witam serdecznie. Okej, okay, trenujemy jeszcze wieśniaków, tak? Oni muszą być gotowi. O Boże! No i chuj. I właśnie stało się to, czego się bałem, czyli... Okej, okay, dobra, uciekli. Już tutaj jakiś generał od Iko Iki chce zaszkolować moją wieś, nie? Dopiero co odżyła. Już specjalnie przyjechał na środek tej jebanej Tokugawy, za przeproszeniem. Żeby zaszkolować mi wieś do cholery, a dopiero co odżyła, no to jest aż przykre. Witam serdecznie. No dobra, ale... Ty jesteś w jakiejś normalnej wsi, tak? A moja wieś była najeżdżana już 50 razy i oni nie mają ryżu, mi się wydaje. To jakiś owies czy coś. Albo taką właśnie karmę dla świn, nie? No co, no skończyłem przecież ten quest. Chyba, że muszę jeszcze ich doszkolić? Albo muszę pogadać się z tym? Aha! Nie mogę teraz interakcji robić przez to, że ten debil mi tutaj oblega wieś i ja pierdzielę, ja przez tego debila nie zrobię misji, nie wytrenuję tych wieśniaków, bo przez to, że on teraz oblega mi to, retainer, przez to, że on mi teraz to oblega, nie? Odan, okej. Okay. To nie mogę zrobić interakcji z moim, z tym, przewodniczącym wsi. A mam jeden dzień na skończenie, no dzięki fuj, nie? Po prostu. Ty, Honda! Kurde, weź się w zajbij. O dobra. For running from Hayate Ishimaru? Co? Czemu do mnie ucieka? Co to, co ma za jednostkę, do mnie ucieka? Yojimbo, Skarmisher, Hire, Ninja...
On ma ninja, ja pierdzielę, jak wygląda ninja w tej grze? Elite Obunashi. On w sumie nie ma takich dobrych jednostek, kurde, tylko czy on ma aż 75, naprawdę? To jest dużo fuj. Tak szczerze mówiąc. Dobra, ja zrobię ten zapis, to będzie ciekawa batalia, tylko mam nadzieję, że dlatego nie spierdolę. Po prostu. Zobaczymy. Aj, Michał, jakiś Shimaru. Daj mi pieniążki. Ale nie chcę pogadać się na prywatnie, tak? Dobra, to sobie zmierzymy się z nim. Aby to, Boże, tego będę żałował tylko, nie? Na spokojnie, panowie, teraz tak. Strzelcy. Piechota. A ta konnica, ja mam konnicę w ogóle? Nie, jeszcze konnicy nie mam. O Boże, jest! Jest konnica, ale mam potężną konnicę. Potężny oddział konnicy. Dobra, to konnica. Oni idą stamtąd. No trochę z dupy w sumie. A pierdzielo, nie wyjdą z lasu, jakieś zwierzęta zaraz. No to konnica gdzieś tam, niech się uda na razie. Wypierdzielać, panowie. No to my jeszcze teraz poczekamy chwilę, nie? O Boże, pojawiają się już. Czemu moi są odwróceni? Panowie, tutaj do przodu. Nie patrzcie na plecy. Tutaj, bądźcie gotowi, zaraz się wjebujemy w nich. O, dobra. Wszyscy gotowi. W ogóle ten sesaj śmiesznie wygląda, ale no... No cóż, to się zdarza. Dobra, szykujemy się, panowie, szykujemy się. Konica niech już szarżuje, natomiast... Dobra, wchodzimy. Wchodzimy, najpierw wieśniaka jednego. O, tak. To ciekawe... O Boże. Teraz tak, żeby mnie jakiś tutaj łucznik zeszkalował. O, trochę odciągnę tych żołnierzy, tak, żeby... Moi mieli łatwiej, oczywiście. O Boże. Ja pierdolę. To nie miało tak wyglądać, nie? No dzięki, fuj. Ja sobie myślałem, że się przejadę tutaj, jak na spacerku, nie? I... O Boże. Cześć, Nadim. To nie miało tak wyglądać, no. Gdzie jest ta konica? Ta konica też coś słabo, kurde. Dobra, wiecie co? Poczekajcie, ja spróbuję tutaj jeszcze raz. Ogólnie nigdy nie wczytywałem, jak zacząłem tą kampanię tutaj streamować. Ale jeszcze raz do tego chcę podejść, bo to było przykre fuj, nie? To nie powinno tak się zdarzyć. Nie fair mnie potraktowali, moim zdaniem. No ja mam nadzieję, że unsub, nie? Bo już mnie to denerwuje, że mnie ktoś subuje. Lecz kurde, to było głupie, no co tam się odjebało w ogóle? Ja powinien być niezniszczalny. A kawaleria na bok. W ogóle za dużo mam chyba strzelców. Nasrałem tych strzelców, że ja pierdzielę. Potrzebuję więcej ludzi w zwarciu w sumie. Ci strzelcy nie są na tyle dobrzy, żeby aż tyle ich mieć. O! Ładnie dostał ten pana koniu, chociaż on w sumie dalej żyje, nie? No, postaram się. Ten pan na koniu przeżył. Przykra sprawa. Panowie, dalej strzelajcie, no bo ja mam pomysł. Strzelajcie na mój rozkaz. I teraz ładnie wystrzelicie wszyscy naraz. Jesteście na to gotowi? No, panowie, ładujemy. Dobra. O panowie, no kurde, cofacie się jak jakieś małe geje. No i chuj wyszło z tą serią, salwą, nie? Dobra. Ja po prostu może jakoś bardziej... Może zejdę z konia, będzie mi łatwiej wtedy. Panowie, dobra, wchodzimy już, wchodzimy. Dobra. O, mi się daje, że to... O Boże! O Boże, są te sławne ninja. No, to był dobry pomysł. Zszedłem z konia, teraz... O Boże, ninja, chodź. Zobaczymy, czy jesteś taką ninją. Nie ninja mi tutaj, okej? Dobrze. No, od razu lepiej, bo... Na tym koniu to czuję się jak jakieś zwierzę głupie, nie? A teraz ładnie zszedłem, jest kulturalnie przynajmniej. O, ninja... te ninja nie są takie dobre, może mają... Dobry damage, ale nawet nie było okazji, żeby kurde mnie trafili. Jestem taki dobry, jak walczę z buta, prawda? Dobra, teraz mogę ubrać tego. Panowie, wystrzelajcie cały czas. Ja teraz pójdę na tego konia, żeby pogonić tych strzelców, prawda? I będzie dobrze. No, siema, Skarek. No, nie popisałem się, nie. Ale teraz jest dobrze. Teraz ładnie wyszło.
W ogóle w podstawowej wersji Gokujo nie było kobiet w ogóle, a tutaj macie te wojowniczki, te Nobunashi, nie? Bodajże. Nani! Ja teraz było ładnie, tylko za dużo mam strzelców, kurczę, bo jest taki problem, że dużo nabrałem samurajów, którzy powinni iść drogą strzelecką, czyli ci z Tokugawy. Oni chyba się mogą maksować jako właśnie samurajowie z tymi rusznicami, tak? I po prostu muszę nabrać jakichś innych, którzy specjalizują się w walce wręcz, nie? 12 zabitych. Nie, no okej, jest. Wydaje się, że to... O! Jest ciekawy lud w sumie. Będę mógł komuś dać teraz coś ciekawego wreszcie. Widzieliście trailer nowego Saints Row'a? Nie, wiesz co, Saints Row mi się nie podoba jako gra. Totalnie. Totalnie. Mounted Oda Officer, zajebiście wygląda. Wiesz, mam lepszego, kurczę, tutaj pana na koniu, to się już ceni. Tokugawa Marksman. No i muszę z nich robić gunnerów właśnie. Oda retainerów. No każdy klan ma najlepszych samurajów w jakiejś tam specjalizacji. Spearman, dobrze. Ja trochę może tych skarmiszerów wypierdolę. O, Tokugawa Hatamoto Gunner. Widzicie, jaki jest zajebisty? To jest wymaksowany ten, samuraj z rusznicą. No, wygląda w sumie zajebiście. Tak jak pan papież chciał. Czy ja mam tu jakiś lepszy pancerz? Co to jest? Ej, ładne. Ładne to jest. Tylko, że no, to jest lepsze, nie? O, może tak będę chodził. Dobra, na razie sobie to zostawię, bo ma gorsze staty, ale kurde mi się podoba. Ładne jest, naprawdę. O, sobie jeszcze łuk założę, bo w sumie też idę w łucznictwo. A tak to słabe te pancerze, chyba że kto tu jest... Właśnie, ja muszę... O Boże, co to... Jak śmiesznie wygląda. Archery, tak? Dobra, to może tobie damy jakiś łuk? O Boże, ona nic nie ma totalnie. Dam ci łuk. A o, Mazę wbił, siemanko. Witam serdecznie. Chodzimy nową aktualizację do GTA Online. A to co... Aha, chodzi o to, że będzie śnieżek, tak? Tak jak rok temu w GTA Online. No tak zawsze jest, nie? Że oni tam dodają śnieżek i... Całe te Los Santos jest w śniegu ładnym. Dobra, trzeba jej pyty dać ładne. One handed, czy mam coś lepszego? One handed? To jest w sumie one handed, tak w połowie, więc niech to trzyma. Pancerz tutaj lepszy dostaniesz. Nie, mordy, dostaniesz lepszego. Chociaż to jest lepszy troszkę. Dobrze. I teraz tak. W czym ty coś dobra? No w sumie to w niczym, ja pierdolę. W sumie to w niczym nie jest. A, bo ona jest takim... O Boże, ona jest inteligentna. Dlatego. A troszkę jej siły damy. Czy ty coś dasz radę ten... O, zajebiście. Ona w ogóle... Boże, nawet broni nie miała. Ale to masz chociaż to. I tak, ją trzeba jeszcze wyskillować. W czym coś dobra? Łucznictwo. Damy ci trochę siły. Więcej masy musisz nabrać. Dobrze. Jeszcze był ten Hyogonosuke. O, witam serdecznie pana. Hyogonosuke! I o, tutaj tanka trochę zrobimy z niego. Dobra. No, jak mówiłem, tanka i na razie tak będzie dobrze. Chociaż w sumie tutaj muszę coś teraz mu dać. Riding, no jeżeli potem mu konia dam jakiegoś fajnego. Trade. Dobra, damy mu trade, bo w sumie ten trade się przyda. Dobra, i teraz moja wieś jest bezpieczna, natomiast czy mogę skończyć questa? Mogę. No i chuj! Skończył się quest. Zajebiście. Nie zdążyłem na co zrobić questa, nie? Przez to, że jakieś wieśniaki mi wcześniej paliły wieś i nie zdążyłem ich teraz wytrenować, no. Znaczy, to nie jest przykre. To trzeba iść do stolicy teraz. Dobra, już czytam. Które pływają pod wodą. O kurde, tego się nie spodziewałem. Jakie ratowanie świata? Jaka kampania pokroju Bonda? Co tu się dzieje?
Co tu się o Janie Pawle? Cześć Patryk. O co chodzi z tym Bondem, nie? Bo jestem ciekaw w sumie. Ej, zajebiście teraz wyglądam. No ten pancerz jest naprawdę ładny i ten łuk w ogóle wygląda naprawdę profesjonalnie. Ktoś się może nabrać, że ja jestem kimś znaczącym, prawda? A tak oczywiście nie jest. Bo ja sprzedam te gówna. Bo tak jak widać, ja potrzebuję pieniędzy w sumie. A, to też sprzedam, ale widzę, że nie u niego, tylko u kogoś innego. O, u tego. Tego sprzedam. O, tutaj jakieś pociski gówniane. A nie, to nie jest pocisk. O, dobra. Mam trochę pieniążków teraz na jakieś słodycze. Ale ja muszę dbać o tą moją wieś. Ona odżyła teraz. Ja jeszcze pójdę raz do niej i się przywitam z wieśniakami w sumie. Wypadałoby tak zrobić, myślę. Że nie lubię, jak w tej grze jest noc, bo gówno widać, nie? Dosłownie. Oba Nagashino. Witam serdecznie, moja wsio kochana. Idziemy do centrum. Ja chcę zobaczyć, jak ona wygląda jeszcze raz, bo nie pamiętam. O, mam teraz konia, więc wyglądam jak taki... Jakbym kurwa ten... Po podatki jechał, nie? Po prostu zebrać. No ładnie się, powodzi się, już chyba stać ich na ryż. Bo myślę, że na początku nawet ich na ryż nie było stać, ale teraz w sumie wygląda to już konkretnie, nie? No. A tu jest nasz ten, co zbiera podateczki. Okej. 240 pieniążków. No kurde, nieźle, nieźle, powodzi się. Nie, powodzi się, panie kochany. Dobra, 240 pieniążków, no dobrze. Może jakieś tutaj ten... jakieś wzmocnienia czy coś. Co to jest śrinę? Co to jest śrinę do cholery? Ja nie wiem, co to jest śrinę. Nie mam pieniążków, o Boże, jaka przykra sprawa. Idę z tej wsi, bo ci mnie wyśmieją zaraz. A, już czytam. Chciałem pobrać modę do gry, gry o Tron do Warband, ale mam niby problem, że po bramie gra mi się zawiesza. Jest początkowe ekran ładowania. Wie ktoś może, o co chodzi? Nie, może źle wkroiłeś, po prostu musisz do modules wypakować ten cały folder Clash of Kings, nie? A jak ci to nie pomoże, to... Nie wiem, uruchom też jako administrator, jak to też nie pomoże, to wygoogluj sobie, napisz Clash of Kings Crashes, Crash na przykład. Crash loading screen. Powinieneś mieć jakieś odpowiedzi. Inwazja Rosją albo inwazja Korei i taki zwykły gangster, który ma za zadanie to powstrzymać. Ale to jest, będzie w GTA Online. Tak, ale wkurwiają mnie te rzeczy typu jakieś bajeranckie pojazdy, nie? Jak na przykład, nie wiem, czołg, jakiś jetpack, czy samolot baza, bo one są drogie w chuj. Jeśli nie czytujesz, albo jeśli nie kupujesz pieniędzy z Reala, no to nie możesz na to sobie pozwolić. Na szczęście Mieszko robi jedną z tych metod, nie powiem którą, bo dostanie bana, nie? Bo za kupowanie z Reala to muszę dostać bana. To myślę, że w sumie z Mieszkiem możemy to poogarniać w jakiś dzień, tylko ja nie mam miejsca na dysku. Musicie mi wpłacić w dotacjach 200 zł, wtedy kupię dysk sobie, nie? Inaczej nie da rady, panowie. O, lutersi. To jest idealna tutaj okazja, żeby sobie nabić expa trochę. Dobra. Boże, jak to kolorowe jest, naprawdę. Nie są ci lutersi. Chodźcie do mnie. Łucznicy tu. Tutaj. Tam. O Boże, oni to są tu od razu. Nice. To szybko, szybko minęło. Bo to konica, chodź tu szybko, bo trzeba się już wybywać w nich. W sumie to już konica nie szarżuje. Ja sobie też poszarżuję. To są tylko lutersi, oni nie powinni nikogo zabić, powinni mieć zero strat w sumie. Powinni stanowić problemy w ogóle, nie? Tylko żeby mi kolejna nie zajebali w sumie. Ale panowie, dalej gonimy ich. Boże, jacy lutersi, jacy kolorowi w ogóle, takie piżamki mają ładne. Aż mi szkoda w sumie, ale to są takie typowe kanalie, nie? Co szkalują się. Właśnie, kradną sakę. I tak się żyje na tej wsi, w tych lasach japońskich. Przykra sprawa. O, jak on jeszcze żyje? No. Kto jeszcze został niby?
Boże, ktoś na końcu mapy. Dobra, uciek, koniec. Banzai. Jest jakiś lód sensowny? Taki średni, kurde. Średni ten lód. Dobra, trzeba iść do Ikuiki. O, jakieś awanse. O. Gunner. Dobra, mam już coraz lepszą tą armię, ale to nadal jest słabo w sumie. Ja muszę, kurde, trochę piechoty nabrać. O Boże. Jakiś generał 116 typa. Nie. Ja z nim nie mam szans. Tylko, że... Jak oni pojedzie szkalować tą moją wieś, kurwa, to się tak wkurwie, bo oni nigdzie indziej nie jadą, tylko mi szkalować tą wieś jadą, nie? 500 straciłem. Dobra, to nie jest źle w sumie. Mam nadal 2600, to dobrze. Dobra, jedziemy do Takedy? Ja z Takedą mam pokój, chyba teraz tak, więc podjedziemy i tam u niej zrekrutujemy trochę tego woja. No nie wiem, Anal, co ci powiedzieć, musisz po prostu... Sam sobie pogooglować, no. Tak jest najlepiej, ja tak zawsze robię i praktycznie zawsze można to ogarnąć jakoś łatwo. O Boże, właśnie straciłem wszystkie moje pieniądze, dobra. Czyli Takeda, to są samurajowie Takedy, trzeba ich wyekspić i teraz tak. Ja nie mam już w ogóle pieniędzy. Trzeba i spalić jakąś wieś teraz. Jak się nie ma pieniędzy, trzeba spalić wieś. Taka jest zasada, nie? Przy okazji ten klasztor zajmę. On będzie miał jakieś profity. Muszę zobaczyć, co on będzie tam... mieli dawał. Dobra, idę na wieś w takim razie. Mam nadzieję, że mi się uda spalić jakąś wieś. Bez niej będzie ciężko. Potrzebuję teraz pieniędzy szybko, nie? Żeby nie było stypy. Albo od razu pójdę na ten klasztor, dobra, od razu pójdę na ten klasztor, potem zajmę się wsią. Jestem w sumie ciekaw, co ten klasztor tam ma w środku. Nie, tam Saints Row, nie wiem, dla mnie nie jest na tyle interesujący, żeby go tam, wiesz, nazywać jakoś kopią GTA, czy że GTA z kopią Saints Row. Wiesz, oni wiedzieli, że nie mają za bardzo jak konkurować z GTA, to po prostu poszli w taki bardziej taki śmieszny sposób, nie? Taki śmieszny rozwój w tej grze jest i w ogóle śmieszny świat, bo wiedzieli, że jak zrobią z tego taki normalny symulator GTA, to trochę nie pyknie, bo po prostu będą mieli gorszą grę, więc zrobili też otwarty świat, ale tak bardziej śmieszkowo, nie? Sado. Dobra, atakujemy. Ja dostałem tych samurajów teraz, okej, okay, dobra, idziemy, o Boże! Jakie zajebiste stroje mają ci Stakedy, mają takie piżamki i na to pancerze pozakładane. Zajebiście to wygląda. Dobra, idziemy szkalować. Szkalujemy... Aaaa, o Boże. Nie. Ja wejdę z konia. Kulturalnie się teraz zabawimy. Dobra, przyszło wsparcie. Straciłem HP, ale przynajmniej już tutaj teraz elegancko wejdziemy, się wydaje. No, panowie, zdziwko, co? Że tutaj fal ich Hayate i Shimaru się wjebą nagle z dupy. Dobra. O Boże! O Boże! Nie można w plecy. Tak nie wypada. To już? Uj, mam kryta, oj nieładnie. Ktoś mnie trafił, jakiś przyjeb. Tam ktoś jest, o Boże, tam na górze są. No nie trafi ich, bo on za małe ucznictwo rozwinięte i... Ale ci stakedy wyglądają zajebiście, nie? Zajebiste piżamki, panowie, jestem dumny z was. A tam są i tam są. A nie, może trafię w sumie. Tylko kurczę, nie ruszajcie się tam na tej wieży, tak. Ej, dobra, ja może nie wychylam. Bo w sumie jak wychylę, to może wtedy będzie przegrana ta bitwa o ten klasztor. Więc ja może tak zostanę na chwilę skampiony i będę patrzył, jak tam wchodzą. Pierwszy raz widzę tę grę, wygląda fajnie, o co w niej chodzi? To jest Warband, Multiblade Warband, czyli taki symulator jakby... symulator RPG, symulator średniowiecza. Podstawowa wersja jest o tym, że powiedzmy masz tam jakieś frakcje, do których możesz dołączyć i... Możesz zbierać armię na przykład.
i sam się tam jakoś rozwijać pod względem tam jakichś cech, na przykład perswazji czy handlu. Rozwijać się też w kwestii takich żołnierskich, że jesteś lepszy, po prostu lepiej się napierdalasz, tak? Możesz robić sobie coraz większą armię, możesz dołączyć do jakiejś frakcji, ją wspierać, dostawać od niej jakieś ziemie i być takim jakby wasalem tej frakcji, prawda? Ale też możesz sobie założyć własne państwo w tej grze, nie? To jest takie trochę polityczne, to jest taka gra trochę polityczna, ekonomiczna właśnie, strategiczna, nie? I teraz gramy w moda, Gokokujo, Daimo Edition, czyli po prostu jak miałeś normalne takie średniowiecze w pełnej wersji podstawowej, to tutaj masz feudalną Japonię po prostu i masz klany. A bierzemy lód, no tutaj jest sensowny lód, ja wykarmię dzieci dzięki temu. No i Interactive, co, czemu niby? Życie jest pod ilością strzał? Kurde, nie pamiętam, zaraz sprawdzę. Dobra. This is mine now. Okej, okay, mogę przyjąć klasztor. Witam serdecznie. Lord Hona. Lord Hona, kim ty kurwa jesteś dla mnie? To jest jakiś szef tego klasztoru, tak? Okej, okay, a tutaj Hayate Ishimaru oczywiście, sławny samuraj, który wrócił do Japonii przejąć kontrolę nad krajem. Powiedziałem, że zajmuję sobie tę wysepkę, prawda? I ten pieprzony klasztor. I teraz tak, co nimi są tutaj w stanie zapewnić? Tutaj nic nie ma, żadnych jednostek, natomiast... Lord Honma. Fajnie się nazywa. Teraz tak, co on może zaproponować? Jakiś samurajów. I wish to recruit some men, I wish to produce some good. Aha, czyli tak, czyli... możemy produkować rybki albo rekrutować samurajów, tak? Jakbym zrekrutował samurajów, very well. Dobra, dam ich trochę, bo potrzebuję tych wzwarciu ziomeczków. Tym bardziej, że oni są fuitani w ogóle. Aha, mogę ich ulepszać jeszcze. No to zajebiście. Retainer, Sado Returne? Co to jest ten Sado Returne? Co, jak oni będą wyglądać niby? Dobra, dam sobie ich wszystkim, żeby ich zwalniał potem. I teraz tak. Okej, okay, za 7 dni muszę wrócić. I wtedy będę mógł znowu wybrać, czy chcę jakieś rybki fajne, które będę mógł potem sprzedać, czy te jednostki. Czyli tak, właśnie mam w moim posiadaniu klasztor, który po prostu mi się tutaj zwraca, nie? Znaczy, on chyba nawet nie kosztuje tam, w sensie nie muszę go utrzymywać ani nic. Po prostu on generuje czysty zysk, tak mi się wydaje. Co, co z tymi hitmanem? O Boże. I co teraz? Musisz czekać, aż po prostu online ci będzie działało tam u nich, czy jak? Padły im serwery? Chujowo. Niestabilnie. Dobra, idziemy na tą wieś, zobaczymy, czy to się opłaci. Kurczę. Palą nam się. Już jedna jest spalona w kraju. Przykra sprawa. Mam nadzieję, że mi się też uda jakąś spalić teraz. Idziemy. Przekonać się. O, tutaj zajadę jeszcze do stolicy Uesugi. Może mają tutaj jakichś bohaterów w karczmie ciekawych. Przy okazji się trochę sprzedam, bo tutaj mam zebrałem trochę gówno. Typowe gówno. Dobra, 1000 wpadnie, to dobrze. Potrzebuję tych pieniędzy, żeby ich utrzymać wszystkich, bo... Może mi się... jest jakaś baba. Nie chcę kolejnej baby. Potrzebuję tamtych, co rekrutowałem, potem im... Uciekli ode mnie przez to, że trafiłem do niewoli. O, ale mamy handlarza niewolników. Sprzedamy troszkę ludzi, których tutaj zebraliśmy wcześniej w potyczkach. Mamy już 2500, no. Dobrze, to już wykarmię dzieci za te pieniądze. Ej, no to przykra sprawa z tym Hitmanem, bo to jest ten najnowszy, tak? Ja pierdolę. Dlatego właśnie rzadko kiedy kupuję nowe gry, bo to jest teraz taki rak. Nie dość, że te gry są według mnie chujowsze od starszych, to jeszcze masz takie chujowe zabezpieczenie albo właśnie takie coś, jak tutaj powiedziałeś, nie?
No, przykra sprawa, no. O, mogą awansować, dobra. To tutaj ładnie sobie poawansują Takeda Retainer i potem jest weteran Takeda Retainer, Monty Takeda Retainer, nowa weteran zrobimy. Tylko czemu ci samuraje mają te takie pseudowłócznie? A zobaczymy. O, właśnie. Co to jest za jednostka? Sado Returny. Śmieszna sprawa. A ten Honmat Retainer? Uuu. Fajnie wyglądają, tylko teraz który jest lepszy niby? Powiedzmy coś o sobie. Nie, wygląda jak jednostrzałowiec w sumie. Honma Retainer. Dobra, a ten Sado... Sado ma co to za typ? Boże, człowieku, ty w ogóle nie ma żadnych umiejętności. Przykra sprawa, oni nic nie potrafią. Dobra, to będę dawał, robię sobie tych czarnych chyba. A nie, to są łucznicy. Jak łucznicy? Jak łucznicy? Pokaż mi ekwipunek. Jak kurwa łucznicy niby? Oni mają lepszy pancerz ode mnie w ogóle, no. Ja chcę taki pancerz, ale nie mogę w nim wziąć pancerza. O. Nie zapiszę się pewnie. No, nie zapisało się. No jak to jest łucznik niby? Ja pierdolę. No dobra. No nie, no ale jak? On nie ma łuku żadnego. Czy coś nie dowidzę? Naginata. Katana, katana. Naudachi, katana. To są jakieś lotki gówniane. Za tymi lotkami rzuca i jest od razu łucznikiem? No tak, tak, tak. Kurde. Pojebana sytuacja. O 21.00. Ten klub śmieszny. W ogóle chciałem wstawić już ten pierwszy part z wczoraj, ale tam był problem z prawami autorskimi i teraz mi się tam edytuje i to długo trwa, ale wstawię ten pierwszy part, nie? Kurde, ale to w sumie to jest mega przykra sprawa z tym Hitmanem, nie? To można jakoś nagłosić. Idź do sądu z tym. O kurwa, great leader. Bo mamy tutaj szefa Ikoiki. Do sądu, sądź się z nimi. Chyba spróbujemy spalić to. O Boże, to Kugawa przyjechała za mną. Zajebiście, moje ziomki się wjebały. Też chcą palić wieś, tylko teraz pytanie, czy to mi zaliczą? Pojechali sobie. Teraz, żebym zdążył spalić, zanim ktoś przyjedzie i mnie wyjaśni. O, jakieś tam porozumienie. O kurwa, Sakura jakaś ma wojnę z nami teraz. Okej, spaliliśmy wieś, zajebiście. Dawać mnie to, dawać mnie to, ja potrzebuję teraz pieniążki. Potrzebuję pieniążki, zajebiście. No to uciekam teraz do znowu Kasugayamy i sprzedam to wszystko i będą pieniążki. Będę miał wtedy już 4000 około. To już się utrzymam, bo nie będę musiał się tak denerwować tam o pieniążki, nie? No i tak się żyje pomału w tym Gakokuyo właśnie. Kasugayama. Ja pierdzielę. Powiem ci, że w sumie się z takim czymś nie spotkałem, ale też muszę powiedzieć, że jakoś specjalnie nie kupuję nowych gier, nie? Ale ja pierdolę. Dobra. Może jakiś armor bym sobie kupił, kurde. Nie, no nie ma co chyba wydawać pieniędzy na jakieś głupie armory. Natomiast kupiłbym ryż, jakiś tani. O, właśnie. Brązowy ryż, natomiast sprzedam ten lepszy tutaj, te przyprawy. O, zajebiście. I mam 5000. Zajebiście, naprawdę. I teraz mogę iść do kolejnego miasta, Niigaty, i może tam coś będzie ciekawego, w karczmie na przykład. No, klasyki najlepsze. No, rozumiem, rozumiem. No właśnie, dlatego lepiej piracić, nie? Lepiej człowiek na tym wyjdzie, no bez kitu. W sumie Hitman to i tak jest typowo gra single player, nie? Więc... Tyle razy ma ze spirać i się nie pierdol. Potem tak jest właśnie, jak tutaj. A, to chociaż możesz grać w tybie online, myślałem, że w ogóle nie możesz grać. Znaczy wiadomo, to też nie jest jakoś super, nie? Ale zawsze coś. Ej, Yesong.
Boże, to jest jakiś... Ukraińczyk? Tarysta. Dobra, chodź. Widzę, że ma dobrą katanę, więc chodź do mnie. I teraz tak, mamy tutaj mango zjeba, Uliama. Anglii. Nie wiem, czego chcę. Ohio, gozaimasu. Ile chcesz pieniążków? Za darmo dołączył, bo jest mango zjebem, dobra. To sobie teraz ich poogarniam. I osąg. O, on może być, kurde, dobry kiedyś. Łucznictwo i ten, no to jak łucz... to czemu ma katanę, kurde? Czy nie jest łudu? Dobra. I ten mango zjeb, co on ma dobrego? Nic. Jest po prostu mango zjebem. Dobra, zajmijmy się nimi później, trochę poekspią sobie. Co to jest za klan? Date. Z kim ja mam teraz wojnę jeszcze? Z Asakurą. Gdzie jest Asakura niby? Tu. Nie. Tu. Amake. Amako. Asakura. Tu? Tomo? Mori? Gdzie jest Asakura? Bez jaj. Tu jest Miyoshi. To jest Asakura. Aha. Dobra, czyli od tej strony. Ej, przyjęli nasi ten zamek. To dobrze. To się chwali. Dobra, to ja wracam do kraju. Zaatakujemy Asakurę razem. No, będę nękał Asakurę w takim razie. Dobra, to jedziemy do Hamatsu. Do naszej stolicy pięknej. Dobra. To sobie jedziemy. A co wy tu piszecie? Pael, grałeś w żule. Na co to komu? Czyli od początku. Paydaya 2? Payday 2 to już jest stara gra. Nie grałem w żuli. No właśnie, ta część warto mieć. Aha. No to przykra sprawa, kurde, z tymi achievementami. Nie grałem w żule. W żula. Ale grałem w taką fajną, dobrze zrobioną podróbkę CS-a i Boże, jak to było? Interna Intervention? Kurde, jak to się nazywało? Tactical Intervention, ale nie jestem pewien, czy dobrze powiedziałem. Nie pamiętam, czy tak to się nazywało. Była taka fajna podróbka CS-a. Nagrałem właśnie jeden film z tego. Kiedyś, jak byłem młodszy. Tactical Intervention chyba. I to była fajna podróbka CS-a właśnie. Przez jakiegoś twórcę CS-a to było robione. Tactical Intervention, no? No nie, jest spoko, nie? No, ale no, gra z 2012, tam jakoś jest chyba bodajże, nie? Wtedy jakoś wyszła? Czy 2013? To już nie jest nowa gra, nie? Oni już ją za darmo rozdawali nieraz. Bo tam za grosze. Nie, to jest żul. Ta gra. Żul. Taki spod biedry. Dokładnie. Kurczę, ja się boję tej gry anime, nie? Która tam czeka na skończenie. Ja w ogóle myślę, że tam jeszcze dużo zostało, chyba z 2 albo 3 godziny. Boże, już William Mango zjeb się czepia, tak? Że Sesa jest trudnym człowiekiem, no Boże. Idź sobie zagraj w tą grę, którą graliśmy wczoraj. O. Sesa jest członkiem naszego tutaj zespołu i tutaj Mango zjebie się nie spina. Ja tak bym mniej więcej powiedziałem teraz. W skrócie. Był tryb, w którym można było jechać wozem, no. Była taka pogoń fajna. Fajnie to zrobili właśnie, pamiętam to. Było mega słodkie. Kurczę, widzę, że ci z Tokugawy niektórzy mają potężne wojska. The Slaver? Nie, ich nie potrzebuję. Kurwa, to nie ma nikogo ciekawego w ogóle. Ja pierdolę, jakie mają armory? Oj, patrzcie to. O, w dupę. Ale zajebiste. Szkoda, że mnie nie stać na to wszystko, nie? Albo ten hełm na przykład. Albo ta pelerynka. Na nic. O, USUGI. O. Na nic mnie nie stać. O Boże, jaka piżama słodka. O, ale zajebiste. No. I tutaj potężny armor, nie? I to jest też zajebiste. Ej, te pancerze w tej ulepszonej wersji Gokuyo są naprawdę słodkie. To jest fajne. To w ogóle jest sztosik prawdziwy nad sztosikami, nie? No, dobra, trzeba expić. I tak za właśnie to jakoś wyłączę, bo trzeba zagrać w grę animu. Great Lord Tokugawa. Weź ty, chodź do mnie na chwilę. Właśnie, characters. Great Lord Tokugawa.
Okej, okay. Jest nastawiony pozytywnie do mnie, to może jak teraz. Ej, to zagadam do niego. Ej, ziomek. Chodź na chwilę. Ale on zajebiście wygląda, nie? No, wygląda jak typowy dajmo. O, trochę podniosło się teraz. Podziękował mi, tak, że brałem udział w bitwie. Nie. Okej, okay. Komu dasz, ziomek, tamtą ładną fortecę? Okej. Okay. Nie lubi mnie jeszcze na tyle, żeby mi dawał fortecę, tak? Ale wiecie co? Ogólnie, jakbym sam zajmował tę fortecę w imię naszego klanu, to myślę, że byłaby duża szansa wtedy, że on by mi je dał. Mi ją dał po prostu, nie? Albo zapłacił tam, nie wiem, 2000 na przykład. Po prostu trzeba, muszę jeszcze poskillować się, żeby zebrać na tyle dobrą armię. Ale tu zbydła, wjebujemy się w nich. Na tyle dobrą armię, żebym mógł sam zajmować te zamki. Dobra, pojadę dalej jednak. I wtedy będę zajmował sam zamki moją swoją armią. O Boże, pod oblężeniem jest. A i to jedziemy tam, zobaczymy jak wygląda sytuacja w sumie. Może... Co jest? O Boże, jakiś pokój wygasł, ale jeszcze nie ma wojny. Dobra. Zobaczymy jak wygląda tutaj to oblężenie, bo nam oblegają fortece właśnie. Pora umierać, zabij mnie. No, w sumie wypadałoby już, co? O, Max Payne 1, nice, fajnie. Takie rzeczy się ceni. Okej, okay, takie oblężenie, że nie ma oblężenia, się obsrali, kurde. Widzę. Nikt tutaj teraz już nie oblega. No. Nikt nie oblega, żaden nie oblega. Nawet tu nikogo nie ma, witam pana serdecznie. Jaki ładny tygrysek. Jak wygląda w ogóle ten zameczek śmieszny? Tak wygląda ten zameczek. Nie, no ładnie tu jest. Powodzi się widać. Dobra, mamy wojnę ze Sakurą. I tu... Oje Boże, już mnie wyprzedziły moje ziomki. Natomiast... Czy jest tu jakaś wieś niesplądrowana? Ej! Ej, to Kugawa, moje ziomki wszystko nie splądrowały. To jest aż... Przykry. Ej, no bez jaj, oni tu wszystko splądrowali, tam nie splądrowali. Dobra, to ja tam pojadę, ja splądrować w takim razie. Może nikt mnie nie zaczepi przy tym. Ale łuk, no kurde, łuk dojebany jest. Kurcze! Co on ma tutaj? Warrior Nun, Elite, Kurde, no trochę ma elitarnych w sumie, ale bym się z nim ponapierdalał. Dobra, zobaczę, czy jakiś awans tutaj nie jest gotowy. Kurcze, jak nie jest, to w sumie... Ja tam się wjebię w nich zaraz. Miyoshi, oficer. Dobra, mamy już trochę lepszą konnicę w sumie. Weteran Takeda Retainer. Takeda oficer, dobra. Mamy trochę ten wyskillowanych teraz ziomków. Okej, okay, wjebujemy się w nich. Chodź tutaj. Dobrze. Okej, okay, spotykamy się ponownie. Nie wiem, czy jesteś na to gotowy, ale zaraz właśnie dostaniesz pierdol. Znaczy mam taką nadzieję przynajmniej, że nic nie odjebie się teraz. Tylko ja cię oglądam. Nie no, jednak nie. Gdybyś mnie tylko ty oglądał, to nic by się nie stało, nie? Bo... no ja jakoś nie biorę na poważnie tego tutaj, co ja robię, nie? Słuchajcie. O Boże! Dobra, niechcący wszedłem z bitwy, ale dobra, to jeszcze raz ją. Ej! Teraz mam o wiele lepsze położenie, lol! Omg! Mam teraz o wiele lepszy spot. Kurde, dobra, panowie, na razie przestańcie strzelać. No spokojnie, panowie. Niech oni podejdą bliżej. Konnica na bok. Ja sam zejdę z konia, bo denerwuje mi ten koń. Lepiej mi się na razie bije tak po prostu. Dobra, o, odpalcie teraz. O, tam jest jakiś śmieć. Bo ja postrzelam do tamtych. Dobra, panowie, strzelajcie jak chcecie teraz. O, ładnie, umierają. Niektórzy tutaj umarli. Dobrze. Oni są troszkę tak porozdzielani. Dziwię się, że ten.
Lord, ten generał, jakiegoś szyku nie zrobił. A może jakiś początkujący jest, jakiś lołek. Konica, cofnijcie się na chwilę. O Boże. Czy ten mnich to jest jakiś dojebany? Dobra. Coś nie pykło z tym łukiem. Dobra, widzę, że zaraz będzie trzeba atakować. Dobra, atakujemy. O Boże. No. Gdzie on ucieka? Ja pierdolę. Koleś już ucieka. O, ładnie. Ale idę pomóc mojemu tutaj ziomkowi na koniu. Kurwa, numer? Nie, dobra. Stracił tylko konia, to dobrze. Dobra. Łucznicy cały czas strzelacie, nie? Tam są moi. O Boże, koleś na koniu zaraz umrze. No nie, no umarł tam. Cofnijcie się. Panowie, cofajcie się, bo nie ma sensu tam się bić w tej wodzie. Za bardzo. No właśnie. Koleś się bił w wodzie i zginął idiotycznie. O, teraz bym wsiadł na tego konia, ale chyba już koń mi spierdolił. Patrzcie, jaki wytrzymały mąk. To się nie dzieje w ogóle. Ale panowie, cofnijmy się. Jest ten mój koń, dobrze. Ja sobie na niego wsiądę. Dobra, panowie, teraz możecie atakować w sumie, jak jesteście w grupie. Koń. Dobra. Teraz tak, łucznicy zostali, tak? Dobra, to ja tutaj się wiebie. O! Hop! Dobra. Zostało tylko kilku, więc to powinno być łatwe dosyć. O Boże! Ale mnie ładnie trafił. Dobra, został ostatni. Niestety polegniesz. I to jest koniec? Ktoś jeszcze został? Tam. Jakieś posiłki czy coś? Dobra, wiebie się. O Boże, ucznicy to są. Na. Może mnie nie trafią. O Boże, zablokowali się na kamieniach, idioci, no. Dobra, ja sobie zaszarżuję. Jak zginę, to zginę. I tak się nie stanie, bo wtedy moi najwyżej dobiją. O Boże. No i właśnie poległem, ale to nic. Teraz idę moi powyjaśnić ich ładnie, grzecznie. Ale cheater. Znaczy... Łuk nie jest zły, tylko po prostu ja mam wyskillowaną katanę na razie. Znaczy, nawet katanę nie mam wyskillowanej, bo to jest nadal początek, nie? Ten łuk trzeba wyskillować, wtedy będzie dobrze. Jak kurwa on zginął? Jak taki debil zabił mi samuraja, to ja nie wiem. Dobra. Mamy jakiś loot sensowny. Dobrze. Zostali zaorani ładnie. Teraz tak jakieś awanse, coś? Ktoś tutaj chce awans? Takeda to... Retainer. Tutaj... Amato Gunner. Garmisher. Teraz mam jednostki z różnych klanów, nie mogę się pomylić, żeby dobrze ich awansować. Dobra. Okej. Okay. Nie było tyle awansów w sumie. Ja w ogóle straciłem trochę konnicy, nie? Wanted. Wada officer. Straciłem konnicy dużo. Będzie trzeba znowu najmować jakichś samurajów nowych z Ody. Czyli stąd. To idę. Tylko ja chciałem zaszkalować jakąś wieś. Tu jest wieś. To ja tam pójdę jeszcze. Zaraz będzie trzeba zmieniać grę. O Boże. 700. No dobra, to nieźle. Ja mam tylko nadzieję, że już się zedytował ten film, ten pierwszy part, bo chcę go udostępnić, kurde, no. Ja w ogóle nie wiem, czy ktoś w Polsce pokazywał tą grę w sumie. Bo ja widziałem, że nawet PewDiePie ją streamował, tą japońską, nie? Z tymi gościarami. A na polskim YouTubie, ja nie wiem, mnie nic nie wyszukiwało w sumie. Nie wiem, czy ktoś serio streamował w Polsce tą japońską gierkę. Bo mówię, nawet... O Boże, już ktoś mnie wyprzedził, nie? Nawet PewDiePie to streamował. Okej, nie załapałem się na polenie wsi, to jadę znowu do kiosu. Dobra, to zaraz kończymy.
Jak uważasz, po co się na Steam do Mountain Blade DLC kupować? No, Vikings Conquest opłaca się. I Mountain Blade Ogniem i Mieczem, ale rozszerzenie Dzikie Pola. Te dwa DLC się opłaca, bo są bardzo rozbudowane. Tylko te dwa. Boże... O, no jest Esaja, tak? Bo jest ładnie ubrany. Ma ciekawą czapkę. I nie podoba mu się ten Mango Zjeb William. To szanuję w sumie, ale... No nie wiem po stronie Mango Zjeba, bo... Nie mogą się tutaj kłócić tak głupio, nie? Znaczy mówię, ja wpisywałem różne frazy i w ogóle i nie wyszukiwało mi nic po polsku, a się w chuj dziwię, bo widziałem takich typowo amerykańskich streamerów, co robili jakieś serie z tego, nie? Wiadomo, nie spoilerowałem sobie, nie? Dlaczego oni to robią. I tylko robiłem, że to robią. Że widziałem, że to robią. Dzisiaj mi się plącze język w ogóle strasznie. To jest aż przykre. A posprzedaję sobie jeszcze szybko. Oczywiście przygotowałem sobie odpowiednio dużą tutaj dawkę żubra, żeby wytrzymać tą gierkę, nie? Którą zaraz odpalimy. Znaczy nie, no ja nie kończę streama, ja kończę grę. Kończę grę, bo zaraz odpalamy tutaj piękny rack content, nie? Dobra, ja to jest 52. To jeśli to tyle się chodzi o Rwanda, prawda? I tak, ja robię teraz przerwę 10 minut, żeby to się ładnie teraz podzieliło. Za 10 minut wchodzi rak content potężny, nie? No to za 10 minut będę.